arcybiskupa Tadeusza Wojdy Palotyna. Pragniemy naszą modlitwą już teraz ogarnąć nowego pasterza archidiecezji gdańskiej.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój wam. Drodzy siostry i bracia, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. Dziś gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. O tobie, Panie. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj, a gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju.
rozpoczynają się obrzędy przyjęcia nowego biskupa w kościele katedralnym. Zgodnie ze zwyczajem w drzwiach archikatedry oliwskiej powitają księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, metropolitę gdańskiego, przedstawiciele kapituły archikatedralnej i proboszcz bazyliki. Ksiądz arcybiskup ucałuje krucyfiks i przeżegna się wodą święconą. Chrystus, 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 Chrystus,
pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka wygłasza pozdrowienie i powitanie nowego arcybiskupa metropolity gdańskiego. Dzisiaj w Niedzielę Palmową, na początku Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy przeżywać najważniejsze zbawcze wydarzenia, serdecznie wita Cię i pozdrawia Archidiecezja Gdańska, w której rozpoczynasz pasterską posługę jako metropolita. Bądź pozdrowiony w imię Trójcy Przenajświętszej, której dedykowana jest ta historyczna katedra, Matka wszystkich świątyń naszego lokalnego Kościoła. Stajesz pośród nas jako siódmy biskup tej diecezji i trzeci metropolita gdański. Przed miesiącem Twój poprzednik na tym urzędzie, arcybiskup Sławoj Leszek Łódź, obchodził 30. rocznicę sakry biskupiej. W duchu wdzięczności za jego apostolskie dzieła, 12-letniej posługi w archidiecezji gdańskiej, składamy mu najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia. Dziękujemy też księdzu biskupowi Jackowi Jezierskiemu za posługę administratora apostolskiego w czasie sed vacante. Księże arcybiskupie Tadeuszu, przybywasz tu z ogromnym dorobkiem ofiarnej służby Winnicy Pańskiej, najpierw jako kapłan Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ale też jako wybitny znawca misjologii, długoletni pracownik Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów, a także przynosisz tu duchowe doświadczenie zdobyte na urzędzie arcybiskupa metropolity białostockiego. A teraz tu na tej ziemi, która stanowi część Pomorza Gdańskiego, gdzie posłał Cię zmartwychwstały Chrystus, rozpoczynasz nowy rozdział pasterskiej posługi. A jest to ziemia zamieszkana w dużej mierze przez lud kaszubski oraz przez przybyłych po wojnie ludzi z całej Polski, w tym także z tych ziem, które znajdują się obecnie w granicach Litwy, Białorusi i Ukrainy. Pośród mieszkańców tej ziemi są także ci, którzy kiedyś tworzyli wspólnotę Polonii Wolnego Miasta Gdańska, a także żyje tu liczna społeczność tych naszych braci i sióstr, którzy przybywają tu z różnych stron świata, gdzie spotykają się z serdeczną gościnnością. Tu na tej ziemi wciąż żywe jest dziedzictwo świętego Wojciecha, patrona naszej ojczyzny i archidiecezji, który w misyjnej drodze do Prus ochrzcił wielu gdańszczan. To jego niebieskie orędownictwo ubogacają błogosławieni męczennicy gdańscy, siostra Alicja Kotowska, ksiądz Franciszek Rogaczewski, ksiądz Władysław Miegoń, ksiądz Marian Górecki, ksiądz Bronisław Komorowski. Tu wśród wspaniałych kościołów wyróżnia się Bazylika Mariacka, nazywana Koroną Gdańska, której wielkość została zaznaczona także w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, a w Bazylice Świętej Brygidy, gdzie w czasie zniewolenia totalitarnego lud pracy trwał na modlitwie za ojczyznę, olśniewa swym niezwykłym pięknem największy na świecie bursztynowy ołtarz jako wotum wdzięczności za zwycięstwo. Tutaj, w wirydarzu cysterskiego klasztoru, podpisano traktat pokoju oliwskiego, który zakończył dramatyczne zmagania wojenne pomiędzy Polską a Szwecją. A niedaleko stąd, w wodach Zatoki Puckiej, po długich latach niewoli Polska poślubiła morze, które, jak wskazał Jan Paweł II, mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem,
o potrzebie spotkania i współpracy. Tu jest Westerplatte, o którym ten sam wielki nasz rodak powiedział, że uczy, jak bronić porządku wartości i prawd w sobie i wokół siebie, dla siebie i dla innych. Tu z ducha Ewangelii narodziła się Solidarność, dzięki której runął mur berliński, a dla naszej ojczyzny i wielu narodów Europy zajaśniała jutrzenka wolności. Drogi księże arcybiskupie Tadeuszu, z ogromną radością przyjmujemy Cię jako naszego pasterza. Otwartym sercem przyjmują Cię biskupi i kapłani, spośród których wielu pracuje poza granicami kraju, a zwłaszcza na misjach. Osoby życia konsekrowanego, wspólnoty parafialne z radami duszpasterskimi oraz licznymi wspólnotami modlitewnymi, apostolskimi i ewangelizacyjnymi. Pozdrawia Cię lud pomorski w osobach chorych i niepełnosprawnych, samotnych i zagubionych. Pozdrawiają Cię dzieci i młodzież, Ruch Oazowy Światło Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Harcerki i Harcerze, młodzież ze szkolnych kół Caritas i wolontariusze z parafialnych oddziałów Caritas. Pozdrawiają Cię rodzice, matki i ojcowie, małżonkowie, domowy kościół, rodziny nazaretańskie, wspólnoty Żywego Różańca, franciszkański zakon świeckich, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, droga neokatechumenalna, odnowa w Duchu Świętym, wspólnota Maranata oraz wspólnota Hioba, prowadzona przez siostry Pallotynki, w której wielu uczy się odkrywać zbawczą wartość tego, co trudne. Pozdrawiają Cię diecezjalne środowiska odwołujące się w swoich programach i działalności do katolickiej nauki społecznej, a więc także jakże licząca się i ważna na nasze czasy Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Polski Związek Katolicko-Społeczny, Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie, Klub Inteligencji Katolickiej, Konfederacja Orderu Świętego Stanisława. Pozdrawiają Cię rycerze Kolumba, Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis, Bractwo Świętego Pawła, kobiece wspólnoty duszpasterskie, a wśród nich ta najliczniejsza i najbardziej dynamiczna wspólnota pod nazwą Kobieta jest Boska. Pozdrawia Cię Archidiecezjalna Szkoła Biblijna, Grupy Modlitewne Świętego Ojca Pio, Obrońcy Życia skupieni w organizacji Human Life, Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji i wiele innych ruchów i stowarzyszeń katolickich. Pozdrawiają Cię wierni skupieni w licznych duszpasterstwach środowiskowych. Witają Cię ludzie morza, stoczniowcy, marynarze, portowcy, służby mundurowe, wojsko i policja, Morska Straż Graniczna, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, zawsze wierna swej idei, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Z ufnością witają Cię władze samorządowe i państwowe, parlamentarzyści, senatorowie oraz społeczności licznych tu instytucji i stowarzyszeń będących w służbie na rzecz dobra wspólnego. Witają Cię szkoły i wyższe uczelnie, ludzie nauki i kultury, studenci, szczególnie ci, którzy uczestniczą w duszpasterstwie akademickim, a także nauczyciele i wychowawcy, pełna poświęcenia służba zdrowia, ludzie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych, przedsiębiorcy. Witają Cię rolnicy z Żuław, Wyżyny Gdańskiej i malowniczych Kaszub. Tutaj oprócz morza, wielu miast i pól są także lasy zdobiące morenowe wzgórza. Dlatego pozdrawiają Cię też służby leśne. Serdecznie witają Cię alumni Wyższego Seminarium Duchownego z rektorem, moderatorami i profesorami. Szczególnie serdecznie wita Cię Kuria Diecezjalna. Są z nami dzisiaj arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i sekretarz generalny konferencji biskup Artur Miziński,
biskupi i kapłani z diecezji naszej metropolii i innych diecezji, a także przedstawiciele bratnich kościołów chrześcijańskich, z którymi razem budujemy ekumenię, jeden dom. Są z nami również duchowni wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej, z którymi łączy nas wiara w jedynego Boga oraz wiele wspólnych wartości, w tym szczególnie wspólna modlitwa o Kościół. Wszystkim obecnym tu znamienitym gościom i drogim przyjaciołom, a także rodzinie księdza arcybiskupa Tadeusza, Archidiecezja Gdańska przekazuje słowo serdecznego powitania i pozdrowienia. Księże arcybiskupie, czas pandemii i związane z nią przepisy bezpieczeństwa ograniczyły dzisiejsze liturgiczne spotkanie jedynie do nielicznego grona, ale dzięki transmisji prowadzonej przez telewizję Trwam i Radio Maryja, telewizję Gdańsk, Radio Plus, Gościa Gdańskiego, w tej dzisiejszej uroczystości uczestniczy i łączy się z Tobą w modlitwie cała archidiecezja. Drogi księże arcybiskupie metropolito gdański, prorok Izajasz woła: o jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Niech w tej zbawczej misji, w którą wpisuje się Twoje biskupie zawołanie, wspiera Cię Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, a Maryja, Matka naszego Zbawiciela i Matka Kościoła, która na tej ziemi czczona jest jako Pani Swarzewska, Trąbkowska, Matemblewska, Oliwska, niech otacza Cię swoją opieką. Biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Zieliński odczyta bullę podpisaną przez ojca świętego Franciszka o mianowaniu nowego metropolity gdańskiego. Franciszek, biskup, sługa sług Bożych, czcigodnemu bratu Tadeuszowi Wojdzie ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, dotychczasowemu arcybiskupowi metropolicie białostockiemu, wybranemu pasterzem metropolitalnego kościoła gdańskiego, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Wielu wiernych chrześcijan sławnego miasta Gdańska dało zarówno dawniej, jak i w naszym czasie mocne świadectwo wiary, umiłowania Kościoła i obrony prawdziwej wolności i solidarności. Rozważając obecnie potrzeby pasterskie tej umiłowanej wspólnoty kościelnej, której ustanowiliśmy administratorem apostolskim w ubiegłym roku czcigodnego brata Jacka Jezierskiego, biskupa elbląskiego, chcemy przydzielić jej nowego pasterza. Ty, czcigodny bracie, który zgodnie z Twoim zawołaniem, aby była głoszona Ewangelia, gorliwie i roztropnie wypełniałeś posługę duszpasterską wśród wiernych archidiecezji białostockiej. Wydajesz się nam odpowiednim do objęcia tego urzędu. Dlatego za radą kongregacji do spraw biskupów, mocą naszej apostolskiej władzy, zwalniając Cię z więzi z Kościołem białostockim, mianujemy Ciebie arcybiskupem metropolitą gdańskim wraz z przynależnymi Ci prawami i pełnomocnictwami oraz nałożonymi obowiązkami postanowionymi prawem. Pragniemy, aby duchowieństwo i lud Twojej archidiecezji zapoznał się z tym naszym dekretem oraz przyjął Ciebie z otwartym sercem jako swojego pasterza. Ich wszystkich wzywamy, aby pod Twoim przewodnictwem wytrwale zachowywali naukę Chrystusa w codziennym życiu.
Ciebie tymczasem, czcigodny bracie, zachęcamy, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, świętych Judy Tadeusza Apostoła, Wojciecha, biskupa i męczennika oraz Wincentego Palotiego, kapłana i założyciela Twojego stowarzyszenia, gorliwie głosił Ewangelię, ukazując jej głębokie znaczenie we wszystkich dziedzinach, nade wszystko w szerzeniu i w obronie prawdziwie chrześcijańskiej koncepcji życia ludzkiego oraz małżeństwa, jak ją wyjaśniali nasi wielcy święci poprzednicy, Paweł VI i Jan Paweł II. Dano w Rzymie na Lateranie dnia 2 miesiąca marca w roku pańskim 2021 w 8 naszego pontyfikatu. Franciszek, papież. Bogu niech będą dzięki. Wręczenie pastorału, którego dokona teraz ksiądz biskup Jacek Jezierski, dotychczasowy administrator apostolski archidiecezji gdańskiej, będzie widzialnym znakiem przekazania urzędu pasterskiego posługiwania księdzu arcybiskupowi metropolicie gdańskiemu Tadeuszowi Wojdzie. To szczególne zaproszenie do czuwania nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił księdza arcybiskupa pasterzem, aby kierował ludem Bożym zamieszkałym na Pomorzu. Przekazywany w obrzędzie pastorał używany był przez pierwszego biskupa gdańskiego Edwarda O'Rourke. W archikatedrze oliwskiej ksiądz arcybiskup posiada swoje szczególne miejsce, swoją katedrę. Dlatego też zaraz po przekazaniu pastorału ksiądz arcybiskup metropolita gdański zajmie pierwsze miejsce w tej historycznej świątyni, zajmie swoją nową katedrę. To z niej będzie nauczał i przyczyniał się do wzrostu całego ludu Bożego przez głoszenie słowa i przewodniczenie liturgii. Katedra jest znakiem jedności i komunii całej archidiecezji gdańskiej. Po zajęciu przez księdza arcybiskupa katedry wyrazy oddania i szacunku, czyli homagium, składają mu jego najbliżsi współpracownicy, biskupi pomocniczy, przedstawiciele duchowieństwa, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg obdarzył mnie językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Boże mój, Boże, czemuś
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Mała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Słowo Boże. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w piśmie i cała wysoka rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: nic nie odpowiadasz, zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się zdziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim?
odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go! Piłat odparł: co więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski! Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy, tak ułożony: król żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc: ej, ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili między sobą i mówili: innych wybawiał, siebie nie może wybawić, Mesjasz, król Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój,
czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria matka Jakuba Mniejszego i Józefa i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z nim przyszły do Jerozolimy. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, poważany członek rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria matka Józefa przyglądały się, przyglądały się, gdzie go złożono.
Ekscelencje, czcigodni księża, arcybiskupi i biskupi wraz z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym konferencji episkopatu. Drodzy bracia w kapłaństwie, według tytułów i godności, księże prowincjale Zenonie, księże, czcigodny księże sekretarzu nuncjatury apostolskiej, szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, droga rodzino, drodzy goście, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, obecni w archikatedrze i łączący się z nami poprzez przekaz medialny, a nade wszystko droga wspólnoto archidiecezji gdańskiej. To z wami, moi drodzy, spotykam się dziś po raz pierwszy w tej przepięknej, historycznej bazylice archidiecezjalnej. Stało się to za sprawą papieża Franciszka, który w dniu 2 marca bieżącego roku mianował mnie arcybiskupem gdańskim. Jestem mu za to ogromnie wdzięczny i przyrzekam posłusznie i wiernie pełnić urząd pasterski. Jako nowy pasterz waszej wspólnoty archidiecezjalnej, od dziś także i mojej wspólnoty, spoglądam na was, siostry i bracia, z nadzieją i dziękuję Bogu za waszą obecność. Każdego z was tutaj obecnych, jak również tych, którzy za pośrednictwem mediów łączą się z nami, pragnę pozdrowić słowami Pawła, które święty Paweł zwykł był kierować do swoich wspólnot. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Słowa pozdrowień kieruję do wszystkich mieszkańców naszego regionu, wierzących i niewierzących, członków innych wspólnot chrześcijańskich i niechrześcijańskich religii. Wszyscy razem tworzymy jedną społeczność, zróżnicowaną, ale jak sądzę, potrzebującą dobrych, budujących ludzkich relacji. To pozdrowienie jest poparte moją modlitwą i darem Eucharystii, którą dzisiaj sprawuję w waszej intencji. Jestem ogromnie wdzięczny Panu Bogu za tę nową wspólnotę, za tę wspólną drogę wiary, że możemy ją rozpocząć w Niedzielę Palmową, wprowadzającą nas w Wielki Tydzień. To najważniejszy tydzień w całym roku liturgicznym. W tych dniach wszystko jest naprawdę wielkie i ważne, zarówno jeśli chodzi o Syna Bożego, jak i człowieka. Wielkie, bo przypomina niepojęte wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ważne, bo w ten sposób Jezus Chrystus wykupił nas z niewoli grzechu i pojednał z Ojcem, dając początek nowej wspólnocie opartej na wzajemnym przebaczeniu i wzajemnej miłości. Wielkie i ważne wreszcie, bo Jezus Chrystus otworzył dla człowieka bramy wiecznego zbawienia, tego zbawienia, do którego wszyscy dążymy. Wielki Tydzień jest więc najwymowniejszą syntezą historii człowieka wpisaną w historię Syna Bożego i w historię nieskończonej miłości Boga do człowieka. Święty Marek Ewangelista w odśpiewanej przed chwilą Pasji zaprasza nas dzisiaj, abyśmy rozważali tę niepojętą, przejmującą w swej wymowie historię Syna Bożego. Podobną zachętę kieruje do nas cała liturgia, która już w pierwszych słowach mówi: w dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, kontynuuje liturgia: z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem,
abyśmy uczestnicząc w tej tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Męka i zmartwychwstanie jest dopełnieniem całej misji Jezusa. Misja, pisał kiedyś papież Benedykt, dla której Jezus przybył do nas, osiąga swoje spełnienie w tajemnicy paschalnej. Z wysokości krzyża, z którego przyciąga wszystkich do siebie, zanim odda ducha, mówi: wykonało się. W tajemnicy Jego posłuszeństwa aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, spełnia się nowe i wieczne przymierze. W Jego śmierci, mówi dalej papież, w Jego śmierci na krzyżu, dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On, ofiarowując siebie, aby podnieść człowieka i zbawić go, jest to miłość wyrażona w najbardziej radykalnej formie. Jakże niesamowicie brzmią te słowa. Bóg w swojej wielkiej, nieskończonej miłości miłosiernej, aby wykupić człowieka z niewoli grzechu, zwraca siebie przeciw siebie, przeciw sobie samemu. Posyła swojego Syna na śmierć krzyżową. Patrząc na krzyż, narzędzie cierpienia i śmierci, zaczynamy więc bardziej rozumieć słowa Jezusa: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, a zaraz potem, kiedy zwracając się do słuchających, dodaje: wy jesteście przyjaciółmi moimi. Te słowa Jezus kieruje dzisiaj także i do nas. Jezus podejmuje krzyż, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. W tajemnicy Jego śmierci dokonuje się więc nowe i wieczne przymierze między Bogiem i człowiekiem, między Bogiem i każdym z nas. Przez ofiarę Jezusa na krzyżu Bóg nas ponownie wybrał i uczynił swoimi przyjaciółmi. Do przeniknięcia i zrozumienia tak objawionej tajemnicy miłości potrzeba jednak wyciszenia i rozpalenia, częstokroć przytłumionego zewnętrznym hałasem i wyziębionego naszego serca. Zatrzymajmy się. Spójrzmy na krzyż. Tę prawdę trzeba przeżyć, pozwolić się nią poruszyć. Kiedy stajemy pod krzyżem Jezusa, wydarzenia Wielkiego Tygodnia przestają być historią sprzed 2000 lat. Stają się wydarzeniami, które dokonują się nieustannie tu i teraz. Męka Jezusa Chrystusa wciąż trwa. Odnawia się w każdym człowieku, w każdym uczniu, który grzeszy, ale który się podnosi i szuka Boga, który mimo swoich upadków spogląda na krzyż, bo wie, że w krzyżu jest Jego nadzieja. Krzyż pozwala nam odnaleźć nasze miejsce przy Chrystusie i w Nim odnowić całe nasze życie. Oto wielka prawda o miłości Boga do człowieka i o człowieku, który tej miłości potrzebuje. Bez tej Bożej miłości człowiek nie jest w stanie normalnie żyć. Nie jest w stanie dobrze funkcjonować, ani też budować relacji międzyosobowych. Bez niej człowiek nie jest w stanie zrozumieć nawet samego siebie. Pascha zatem to nasze wyzwolenie, to nasza całkowita przemiana. Od tej chwili jesteśmy ludem odkupionym
przez krew Chrystusa na krzyżu. W krzyżu Chrystusa jest nasze zwycięstwo. Dlatego nie możemy uciekać od Chrystusa i Jego krzyża, ale na Nim budować całe nasze życie. Nie ulegajmy fałszywej propagandzie, że można iść za Chrystusem, nie biorąc swojego krzyża, wołał kiedyś święty Jan Paweł II. Można wybierać drogę bez krzyża, ale to nie jest droga Chrystusa. Nie ma Chrystusa bez krzyża. Taki Chrystus nie istnieje. Bez krzyża pójście za Chrystusem jest zwykłą ułudą. Nie można zrozumieć Chrystusa bez krzyża i nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Krzyż sprawia, że Jezus Chrystus jest obecny w nas, że inni mogą Go w nas rozpoznać. Jak wymownie przyznał to pewien pielgrzym, który po powrocie z wioski Ars, gdzie pracował dzielny proboszcz, święty Jan Wianney, powiedział o nim do swoich bliskich: widziałem Chrystusa obecnego w człowieku. I dzisiaj to pytanie stawiamy sobie wzajemnie. Czy ten, kto na nas patrzy, czy jest w stanie zobaczyć Chrystusa w naszym życiu? Dzisiejsze spotkanie z Jezusem ma jeszcze jedno ważne przesłanie. Przeżyte spotkanie z Jezusem w Jerozolimie i na krzyżu jest darem dla innych. To nie jest tylko i wyłącznie dar dla nas. Jest to dar dla innych. Kościół jest jedną wielką wspólnotą grzeszników i świętych. Idziemy razem, wzajemnie się wspierając i walcząc z grzechem, który jest skandalem i zgorszeniem. Wspólnie świadczymy sobie tę miłość i wspólnie podążamy ku zbawieniu. Tej właśnie miłości Chrystus czyni nas ambasadorami w dzisiejszym świecie. Ufa, że jej nie zmarnujemy, ale zaniesiemy ją innym, zwłaszcza tym, którzy jej jeszcze nie znają. Bo w ten sposób jest głoszona Ewangelia życia, życia w Jezusie Chrystusie. Liczę, że razem jako uczniowie Jezusa poniesiemy tę miłość paschalną do naszych rodzin, do naszych środowisk, do naszych bliskich i dalekich, do chorych i cierpiących, a także i do tych, którzy jej nie znają, lubią, odrzucają. Proszę dobrego Boga, aby w tę krucjatę miłości paschalnej włączyli się wszyscy wierzący naszej archidiecezji, poczynając od najmłodszych, poprzez młodzież, różne wspólnoty, ruchy, aż po parafię, a także chorzy i cierpiący, którzy jak nikt inny są złączeni miłością z krzyżem Chrystusa. Miłość paschalna jest największym dobrem człowieka. Wraz z biskupami pomocniczymi, biskupem Wiesławem i biskupem Zbigniewem zapraszam wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne, osoby konsekrowane, członków duszpasterstw, ruchów i wspólnot religijnych, katechetów oraz zaangażowanych w dzieła miłosierdzia do podejmowania z odwagą i z nowym entuzjazmem wspólnej misji głoszenia Ewangelii. Formy tego głoszenia będziemy wspólnie wypracowywać i wspólnie wcielać w życie. Na koniec chciałbym jeszcze wyrazić moją serdeczną wdzięczność tym, którzy w ostatnim czasie jako pasterze prowadzili tę archidiecezję. Mam tu na myśli księdza arcybiskupa
Sławoja Leszka Głudzia, który przez 12 lat przewodniczył tutejszej wspólnocie archidiecezjalnej. Nie szczędził wysiłków i starań, aby głosić Słowo Boże, podejmować trudne wyzwania, jakie jawiły się na jego drodze, czy wreszcie troszczyć się o piękne dziedzictwo kulturowe, kulturowo-zabytkowe tutejszej archidiecezji. Dziękuję również księdzu biskupowi Jackowi Jezierskiemu, biskupowi Elbląskiemu, który od sierpnia ubiegłego roku jako administrator apostolski zarządzał archidiecezją gdańską. Z cierpliwością i wnikliwością doświadczonego pasterza mierzył się z różnymi sprawami i wyzwaniami duszpasterskoadministracyjnymi. Nie jest łatwo dzielić czas na dwie diecezje, ale jak widać, zrobił to z dużym powodzeniem. Ekscelencjo, dziękuję z całego serca. Drodzy bracia i siostry, drodzy diecezjanie, to dzisiejsze nasze spotkanie zawierzam naszemu wielkiemu patronowi, świętemu Wojciechowi, męczennikowi. Zawierzam Matce Najświętszej, która z różnych sanktuariów naszej archidiecezji na nas spogląda i nas wspiera. Zawierzam też świętemu Wincentemu Pallottiemu, mojemu ojcu duchowemu, który mnie ukształtował w swoim charyzmacie. Niech Jezus, który zaprasza nas do pójścia za Nim i za Jego krzyżem, udziela wszystkim swojego błogosławieństwa. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jedynego, który został zajmowany przed wszystkimi wiekami, Bóg Boga, świata jako światłości, Bóg prawdy jednego Boga, Pan Bóg dla naszego odkupienia posłał na świat swojego Syna, który przez mękę i krzyż pokonał wszelkie zło. Ufając tak wielkiej dobroci Ojca Niebieskiego, zwróćmy się do Niego z naszymi prośbami. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił Ewangelię wszystkim narodom, przez chrzest
omywał ludzi z wszelkiego grzechu i przywracał im godność dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby niestrudzenie przypominał światu, iż Bóg jest miłością i że świat oraz każdy z nas potrzebuje Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za księdza arcybiskupa Tadeusza, rozpoczynającego pasterską posługę w Kościele Gdańskim, aby umocniony darami Ducha Świętego, pełen Bożego pokoju i mocy, podejmował troskę o powierzoną sobie Chrystusową owczarnię. Ciebie prosimy. Módlmy się za archidiecezję gdańską, aby przyjmując z wiarą i wdzięcznością nowego pasterza, wierna swojej tradycji, trwała przy Chrystusie i Jego Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, a zwłaszcza za świętej pamięci Aniele i Władysława, rodziców księdza arcybiskupa Tadeusza, aby ich miłość do najbliższych i łaska Zbawiciela przyniosła im nagrodę nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, tutaj zebranych, aby udział w liturgii Wielkiego Tygodnia przygotował nas na godne przyjęcie zmartwychwstałego Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy Kościoła, okaż miłosierdzie Twojemu ludowi, który odkupiony przez krew Chrystusa wśród świata uobecnia Jego zbawczą mękę i niesie ludziom nadzieję zmartwychwstania i życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan was przyjmie ofiarę na cześć Pana swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że nasza ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe. Słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odkupić to zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Cię, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem, ze wszystkimi obecnymi tutaj księżmi biskupami oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, o siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wojciechem i świętym Janem Pawłem II, oraz wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oto jest Królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. No!
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia święta w nawie środkowej będzie udzielana do ust. W nawach bocznych, a więc przy tabernakulum i przy zakrystii, komunia święta będzie udzielana na rękę. Thank you.
Módlmy się. Boże, dla nas posiłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna odbudziłeś nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Polskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Pennacchio, odczyta ksiądz prałat Andrea Francia, radca nuncjatury apostolskiej w Polsce. Ekscelencjo, w uroczystej oprawie niedzieli palmowej, kiedy Chrystus wśród radosnych okrzyków tłumu wraca do Jerozolimy, gdańska wspólnota kościelna w atmosferze zaufania i oczekiwania wita również swojego nowego biskupa diecezjalnego. Pragnę po bratersku pozdrowić arcybiskupa Tadeusza i wszystkich zgromadzonych. Dziękuję w imieniu Ojca Świętego Franciszka za przyjęcie nowego urzędu w duchu misyjnym, który od wczesnych lat kształtował Twoją posługę kapłańską, a później biskupią. Jestem pewien, że będziesz człowiekiem dialogu z kapłanami i świeckimi, budowniczym mostów i apostołem komunii. Również dzięki bardzo bogatemu doświadczeniu w służbie Kościołowi zapoczątkowanemu w Polsce i doskonalonemu w wieloletniej służbie papieżowi w Kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, obejmującej wszystkie kraje misyjne świata. Żałuję, że nie mogę być dzisiaj z Wami w tej prastarej katedrze gdańskiej, ale zapewniam, że jestem tu duchowo obecny i towarzyszę Wam moimi modlitwami. Serdecznie dziękuję biskupowi elbląskiemu Jackowi za rozważne administrowanie archidiecezją w oczekiwaniu na nowego arcybiskupa. Był to okres niezwykle ważny i delikatny. Czas odbudowywania jedności prezbiterium, koordynowania posługi duszpasterskiej, odtwarzania klimatu wzajemnego zaufania
i rozpoczęcia najpilniejszych przemian. Nie była to praca łatwa, ale już zaczyna przynosić owoce. Ojciec Święty Franciszek osobiście przygląda się procesowi pojednania zachodzącego w gdańskiej wspólnocie i modli się za wasz kościół lokalny. Jeśli w przeszłości miały miejsce trudności, to obecnie radość płynąca z wiary, światło Ewangelii i aktywne zaangażowanie wszystkich, przekazywanie wartości chrześcijańskich stanowią główną drogę, którą należy podążać razem z nowym arcybiskupem. Święty Józef, patron dany nam na ten rok przez papieża Franciszka, a przede wszystkim święty Wojciech, patron Polski i archidiecezji gdańskiej, niech towarzyszy arcybiskupowi Tadeuszowi i wam wszystkim tu zgromadzonym na wspólnej drodze jedności, komunii i wielkodusznej służby Panu. Ponawiając moje braterskie pozdrowienie, życzę wam wszystkim wielkiego tygodnia obfitującego w duchowe owoce, a także błogosławionej posługi dla nowego arcybiskupa ku dobru Kościoła Bożego, który jest w Gdańsku. Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. List prezydenta Andrzeja Dudy odczyta minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, 28 marca 2021 roku. Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Ekscelencjo, wielce czcigodny księże arcybiskupie, w dniu uroczystego ingresu Ekscelencji do Archikatedry Oliwskiej proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji oraz życzeń Bożego błogosławieństwa, wytrwałości i dobrych owoców arcypasterskiego posługiwania. Ufam, że udana współpraca Ekscelencji z duchowieństwem, zakonami oraz wiernymi świeckimi otworzy nowy, pomyślny rozdział w historii archidiecezji i metropolii gdańskiej. Jako specjalista w dziedzinie misjologii oraz współpracownik trzech kolejnych papieży w Watykańskiej Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów i papieskim dziele rozkrzewiania wiary zgromadził ksiądz arcybiskup szeroką wiedzę na temat kondycji Kościoła katolickiego we współczesnym świecie, zarówno w Wiecznym Mieście, jak i w pierwszej stolicy biskupiej, Ekscelencji w Białymstoku. Zyskał ksiądz arcybiskup opinię aktywnego, oddanego duszpasterza, zjednującego sobie szacunek i zaufanie osobistym świadectwem religijnego zaangażowania. Jestem przekonany, że dzięki zebranym dotąd doświadczeniom, obejmującym także działalność na forum Konferencji Episkopatu Polski, w Komisji do Spraw Misji oraz Komisji do Spraw Polonii i Polaków za granicą, sprosta Ekscelencja wyzwaniom, które stają dzisiaj przed księdzem arcybiskupem jako ordynariuszem archidiecezji gdańskiej. Piastowski Gdańsk to miasto symbol, kolebka solidarności, skrawek Polski wsławiony bohaterskim oporem przeciw zniewoleniu przez obce potęgi, a także przeciw totalitarnym ideologiom, agresywnie forsującym okrojoną, materialistyczną wizję człowieka oraz nietolerującym innych, oprócz własnych autorytetów, tradycji i wartości. Obecnie Trójmiasto jest jednym z głównych ośrodków gospodarczych, naukowych i kulturalnych Rzeczypospolitej, a jego mieszkańcy żyją radościami, obawami i nadziejami dzielonymi przez wszystkich Polaków. Tak tutaj, jak i w całym kraju, potrzeba przykładu wzajemnej otwartości i skutecznego współdziałania między hierarchią Kościoła a władzami publicznymi,
oraz obywatelami, łączącymi swoje wysiłki, aby pomnażać dobro wspólne. Wyrażam ufność, że posługa księdza arcybiskupa wypełni pokładane w niej nadzieje oraz przyniesie ekscelencji wiele radości z obfitego duchowego żniwa. Raz jeszcze proszę księdza arcybiskupa o przyjęcie uroczystych gratulacji. Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Życzenia nowemu metropolicie gdańskiemu złoży ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Drogi księże arcybiskupie Tadeuszu, w dniu Twojego ingresu do wiekowej gdańskiej katedry w imieniu własnym i całej Konferencji Episkopatu Polski składam Ci najserdeczniejsze życzenia wszelkiego Bożego błogosławieństwa i proszę Ducha Świętego o nieustanną opiekę nad Tobą w całej rozpoczynającej się dzisiaj służbie w gdańskiej archidiecezji. Konstytucje apostolskie wymagają od Ciebie rzeczy trudnych i dzisiaj bardzo niepopularnych. Nie wypada, mówią one, abyś Ty, biskup, który jesteś głową, na czyjąś zgubę słuchał ogona, czyli zbuntowanego człowieka świeckiego, skoro Ty masz słuchać tylko Boga. Winieneś rządzić pod władnymi, a nie podlegać ich władzy. Wszak zgodnie z porządkiem urodzenia syn nie rządzi ojcem, ani uczeń nauczycielem, żołnierz królem, ani świecki biskupem. Nie znaczy to wcale, że biskup może lekceważyć ludzi świeckich, wprost przeciwnie. Konstytucje mówią, niech biskup kocha świeckich jak swoje dzieci, niech ich pielęgnuje i ogrzewa w gorącej miłości, jak kwoka jaja, aby się wykluły z nich pisklęta. Twoim zadaniem jest nie tylko ogłosić Słowo Boże bez uszczerbku, lecz także dostosować Twoje słowa do poziomu słuchaczy. To jest, inaczej należy pouczać mężczyzn, a inaczej kobiety, bo na mężczyzn trzeba nakładać cięższe, a na kobiety lżejsze wymagania. Inaczej trzeba pouczać podwładnych, a inaczej przełożonych. Podwładnych trzeba uczyć, aby nie wykonywali mniej niż im rozkazano, przełożonych zaś, aby nie nakazywali wykonywać więcej niż trzeba. Inaczej należy pouczać mądrych tego świata, a inaczej głupich. Mądrych należy pouczać, żeby umieli zrezygnować z tego, co wiedzą. Głupich zaś należy pouczać, żeby umieli dowiedzieć się tego, czego nie wiedzą. Inaczej należy pouczać ludzi szczerych, a inaczej fałszywych. Szczerych trzeba chwalić za to, że starają się nie mówić nigdy nieprawdy, ale trzeba ich pouczać, ażeby czasami starali się przemilczeć prawdę. Fałszywych natomiast trzeba uczyć, aby zrozumieli, jak wielkiego trudu wymaga ich dwulicowość. Inaczej należy pouczać ubogich, a inaczej bogatych. Ubogim bowiem powinniśmy ofiarować słowa pociechy w ich ucisku, bogatych zaś wzbudzić lęk z powodu ich wyniesienia. Inaczej należy pouczać tych, co rozdają swoje dobra, a inaczej tych, którzy usiłują kraść dobra cudze. Tych, którzy rozdają swoje dobra, trzeba pouczać, by nie uważali siebie za lepszych od innych, gdy widzą, że inni są od nich zależni. Natomiast tych, którzy usiłują kraść dobra cudze, aby posłuchali, co powie im Pan, gdy przyjdzie na sąd: idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Inaczej należy pouczać związanych węzłem małżeńskim, a inaczej wolnych.
Żyjących w małżeństwie należy pouczać, aby dbając nawzajem o siebie, każdy starał się podobać swemu współmałżonkowi tak, aby nie przestał podobać się Stwórcy. Natomiast tych, którzy nie są związani małżeństwem, należy pouczyć, by byli tym bardziej posłuszni przykazaniom Bożym, skoro nie obciąża ich dozwolone brzemię małżeństwa. Tak więc na koniec raz jeszcze księża biskupi oraz wierni zgromadzeni w tutejszej katedrze i ci, którzy partycypują w tej mszy świętej dzięki mediom, łączymy się z Tobą i życzymy Tobie, aby powodzenia nie napełniały Cię pychą, by przeciwności Cię nie niepokoiły, a trudności nie doprowadziły Cię do rozpaczy. Szczęść Boże! W imieniu duchowieństwa archidiecezji gdańskiej życzenia złoży ksiądz prałat Andrzej Paździutko, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Gdańsku przy Morzu. Księże arcybiskupie Tadeusz, proszę pozwolić, bym wpierw zwrócił się do księdza biskupa Jacka. Ekscelencjo, księże biskupie Jacku. W dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów czytamy niektóre z obrazów przedstawiających biskupa zaczerpnięte z Pisma Świętego i tradycji Kościoła, takie jak pasterz, rybak, ojciec, brat, przyjaciel, sługa, nauczyciel odsyłają do Jezusa Chrystusa i ukazują biskupa jako człowieka wiary i roztropności, nadziei i prawdziwego zaangażowania, łagodności i komunii. Wszystkim tym cechom dał ksiądz biskup wyraz jako administrator apostolskiej archidiecezji gdańskiej. Dziękujemy księdzu biskupowi za służbę Kościołowi, za głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny, za prowadzenie gdańskiej owczarni ku Chrystusowi. Ekscelencjo, księże arcybiskupie Tadeuszu, choć lękam się tego, kim jestem dla was, pociesza mnie to, kim jestem z wami. Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem. To pierwsze miano jest zagrożenie, drugie wybawienie. Te znane i często cytowane słowa świętego Augustyna trafnie określają życie biskupa. Zadaniem biskupa jest być ojcem dla swego ludu, bratem dla swoich kapłanów i świadkiem Jezusa Chrystusa dla świata. Najważniejszym wydarzeniem w życiu biskupa nie są jego święcenia czy objęcie nowej diecezji, ale jego chrzest. Biskupi, kapłani, świeccy, my wszyscy uczestniczymy w jednym chrzcie świętym i w jednej misji świadczenia o dobrej nowinie Jezusa Chrystusa. Sukces tej misji zależy przede wszystkim od Boga, ale także od naszych wysiłków. Księże arcybiskupie, Pan prosi Cię, abyś swoją posługą wzmocnił nas, Jego lud. Wiemy, że wypełnianie tego zadań biskupa nie jest łatwe. Dlatego przemawiając w imieniu kapłanów, zapewniam o naszej lojalności i posłuszeństwie, życzliwości i modlitwie Twojej intencji. Pozwól nam wspierać Cię w Twojej posłudze, ponieważ tak jak Ty chcemy, aby była głoszona Ewangelia. W imieniu osób konsekrowanych życzenia złoży siostra Pompilia Ziaja ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, referentka do spraw zakonów żeńskich w archidiecezji gdańskiej. Drogi nasz księże, arcybiskupie, osoby konsekrowane łączą się dzisiaj z całą archidiecezją. Cieszymy się, mamy pasterza. Księże arcybiskupie, życzymy, aby Duch Święty każdego dnia prowadził po niełatwych drogach życia, a osoby konsekrowane
pamiętają zawsze, może nie zawsze głośno to widać, ale jesteśmy wierni w modlitwie za naszych pasterzy. Po prostu jesteśmy w kościele z naszymi pasterzami. Szczęść Boże. W imieniu rodzin życzenia złożą Katarzyna i Krzysztof Prusikowie. Księże biskupie Tadeuszu, wczoraj razem z prorokiem Jeremiaszem wołaliśmy: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Wierzymy, że Pan Bóg los nas zabezpiecza, daje nam we właściwych proporcjach wszystkiego w obfitości i we właściwym czasie. Dał nam dość długi czas oczekiwania na Ciebie, czas wypełniony modlitwą i prośbami o świętego i odważnego pasterza. Dał nam dzisiaj również tą piękną uroczystość, w której mamy zaszczyt, niczym nieuzasadniony, niezapracowany, żeby Cię w imieniu małżeństw, rodzin i wszystkich wiernych naszej archidiecezji przywitać i pozdrowić. Zapewniamy Cię o naszej modlitwie, naszym wsparciu Twoich dzieł, a gdy będzie ciężko, stawaniu przy Tobie. Niech nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus, najwyższy Pan i pasterz, błogosławi Ci, chroni Cię i strzeże, prowadzi drogami prostymi i rozpromienia swoje oblicze codziennie nad Tobą. Szczęść Boże. Będzie można też złożyć życzenia księdzu arcybiskupowi w kaplicy mariackiej. Zanim udzielę na koniec błogosławieństwa, chcę jeszcze podziękować za tą piękną dzisiejszą uroczystość. Uroczystość, która nas wszystkich zobowiązuje, uroczystość, która otwiera nam, przed nami też perspektywy naszej posługi, zarówno jako biskupi, jako kapłani, jako osoby konsekrowane, jako wszyscy świeccy zgromadzeni, stowarzyszeni w różnych wspólnotach, grupach. Chcę podziękować za przesłane gratulacje i listy tutaj odczytane księdzu arcybiskupowi Salvatore Pennacchio, nuncjuszowi apostolskiemu. Chcę podziękować księdzu arcybiskupowi Gondeckiemu, przewodniczącemu konferencji, który wypowiedział te słowa w imieniu swoim, ale też i wszystkich biskupów. Dziękuję kapłanom tutejszej archidiecezji, którzy wyrazili swoje życzenia. Dziękuję rodzinom, dziękuję wszystkim innym, którzy może nie mieli możliwości, żeby też powiedzieć, ale w sercu mówili. Niech ta mowa wybrzmiewa nie tyle w słowach, co w postawach, co w gestach. Gestach życzliwości, w gestach otwartości, gestach poszukiwania wspólnej drogi, bo ta wspólna droga jest bardzo nam potrzebna, tak jak podkreślił ksiądz nuncjusz w swoim liście. Ta droga, która musi nas jednoczyć, musi nas prowadzić ku ważniejszym celom. Na tej drodze nie możemy się dzielić, nie możemy tracić entuzjazmu i nie możemy zatrzymywać się tylko na tym, co słabe, na tym, co zbyt ludzkie. Jeśli będziemy patrzeć tylko przez pryzmat naszych codziennych spraw, to z pewnością wcześniej czy później potkniemy się i będziemy upadać. Dlatego dziękuję też za dzisiejszą obecność tutaj wszystkich. Dziękuję tym wszystkim, którzy uświetnili tę wielką celebrację dzisiejszej Niedzieli Palmowej, a więc ich grupom chórowym i solistom. Dziękuję ministrowi kancelarii, przepraszam, umknęło mi. Dziękuję też wszystkim, całej służbie liturgicznej, dziękuję panu organiście. Dziękuję tym wszystkim, którzy przez media łączyli się z nami i chcieli przeżyć to.
to spotkanie. Dziękuję wszystkim wam tutaj obecnym. Pewno kogoś pominąłem, siostrom zakonnym przecież oczywiście, osobom konsekrowanym. Z pewnością pominąłem jeszcze wielu innych, ale myślę, że jeszcze raz chcę podkreślić wszystkim z całego serca. Dziękuję za obecność, za modlitwę, za wsparcie, którego w tych dniach ogromnie wiele doświadczyłem i dalej proszę o to, by ta modlitwa mi towarzyszyła. Dziękuję też oczywiście w sposób szczególny Ojcu Świętemu. Dzisiaj otrzymałem telefon od księdza kardynała Krajewskiego, który pozdrowił mnie i też powiedział, że papież śledzi to, co się dzieje w Gdańsku, aby to było to, co się dzieje w Gdańsku, było zawsze czymś najpiękniejszym, czymś, co nas buduje i co nas prowadzi ku większym radościom, większym wyzwaniom. Jeszcze raz z całego serca wszystkim dziękuję i jako moja wdzięczność, modlitwa udzielę tego właśnie błogosławieństwa uroczystego na dzisiejszą uroczystość. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg miłosierny Ojcze, który w ręce swojego Syna dał nam przykład miłości, niech sprawi, abyśmy przez służbę Bogu i ludziom otrzymali niewysławiony dar Jego błogosławieństwa. Amen. Chrystus, który umierając na krzyżu, wybawił was od śmierci wiecznej, niech was obdarzy życiem wiecznym. Wszystkich, którzy go naśladują w jego uniżeniu, niech da udział w swoim zmartwychwstaniu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Widzowie telewizji Trwam, dobiega końca uroczystość ingresu nowego księdza arcybiskupa metropolity Kościoła w Gdańsku. Ta uroczystość odbyła się tu w archikatedrze w Oliwie. Odbyła się ona szczególny dzień uroczystość, niedzielę palmową, kiedy to wspominamy
triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy i wspominamy już Jego mękę. Zaangażowali się wszyscy jako uczestnicy tej liturgii naszą wspólną modlitwą za naszego gdańskiego pasterza. Ksiądz usłyszał też i słowa w bulli papieskiej, ksiądz arcybiskup nowy, metropolita gdański, od Ojca Świętego w bulli nominacyjnej, gdzie zachęca go, by gorliwie głosił Ewangelię w tym Kościele, ukazując jej głębokie znaczenie we wszystkich dziedzinach, a nade wszystko w głoszeniu prawdziwie chrześcijańskiej koncepcji życia ludzkiego i małżeństwa. Obiecujemy naszemu gdańskiemu pasterzowi naszą modlitwę, aby Kościół w Gdańsku był wielką radością też Ojca Świętego, by tutaj ludzie nad morzem dawali radosne świadectwo o wierze Chrystusowej i o przywiązaniu do Kościoła. Dziękując Państwu, żegna się z Oliwy, z katedry oliwskiej ojciec Zdzisław Klawka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.